Niedawno obchodziła się rocznica ślubu. Która to była dokładnie i jak to wyglądały te obchody, bo to chyba taki szczególny czas dla małżeństwa. Myśleliśmy, że to 7, a później się okazało, że jednak 8. W związku z tym obchody polegały na tym, że wieczorem o godzinie 19:30 mówię do męża, kurczę, dzisiaj jest 13, mamy rocznicę. I tak naprawdę my nie jesteśmy jacyś strasznie sentymentalni, jeżeli chodzi o daty, o urodziny, o walentynki, Dzień Kobiet. Raczej staramy się codziennie celebrować naszą rzeczywistość, niż się jakoś strasznie skupiać i robić coś, nie wiem, wspaniałego na rocznicę. Każdy nasz dzień jest fajny, w każdym dniu jest coś fajnego, coś wesołego, w związku z tym nie celebrujemy tego szczególnie. A czy przy wydoborze daty, jeszcze przed ślubem, patrzyliście na tą trzynastkę, że może być pechowa? Nie, zupełnie nie. Jakoś tak akurat był wolny termin, więc stwierdziliśmy, dobra, bierzemy ślub i ten. Nie, my jesteśmy bardzo wyluzowani. Mieliśmy na ślubie chyba 40 osób, bardzo maluteńkim kościółku. W ogóle było bardzo, bardzo przyjemnie, miło, żadnego ciśnienia, napięcia. Ja wszystko zorganizowałam w tydzień. Maciek Zień pożyczył mi sukienkę ze swojej ostatniej wtedy kolekcji. W związku z tym naprawdę to było tak na spontanie, 2 tygodnie cała organizacja. No to niesamowite przedsięwzięcie i dla Ciebie jako organizatorki też. Tak, no ale też właśnie przez to, że nie było ciśnienia, było bardzo miło, wszyscy świetnie się bawili, nasi goście do teraz to wspominają jako bardziej przyjęcie, a nie jakieś straszne wesele, gdzie coś trzeba. Kto chciał się położyć wcześniej spać, się położył, kto chciał wstać po 2 godzinach, wstawał i dalej się bawił, więc naprawdę było bardzo miło i bardzo lekko i przyjemnie. A myśleliście o odnowieniu przysięgi? Chyba nie. My codziennie sobie odnawiamy, że codziennie jest miło, fajnie. Nie lubię o tym za dużo mówić, bo zawsze jak się gada, to później się zapeszy, ale nie, jest fajnie.